9 czerwca 2023 roku Dream stwierdził, że pokaże twarz. Swoją drogą widzowie bardzo chcieli, żeby on ją pokazał, ale zaraz usłyszycie, dlaczego Dream przez to dostał największy hejt w swoim życiu. Dream, czyli youtuber, jeden z popularniejszych youtuberów z Minecrafta, 9 czerwca pokazał twarz. Jego widzowie, jak i nie tylko, chcieli twarzy, pokazał ją, lecz on jeszcze nie wiedział, że jego twarz będzie tak mocno hejtowana. Nie rozumiem, czemu ludzie hejtują tak Dreama. On nic nie zrobił złego, więc apeluję do was, żebyście go nie hejtowali. Dream raczej nie zobaczy tego filmiku, ale jakby jakiś popularny youtuber, który ogląda Dreama, napisz tutaj komentarz, bym był wdzięczny. Nie ukrywam, że jak on pokazał twarz, to się lekko zdziwiłem. Ale czemu? Nie mam pojęcia. Niektórzy ludzie uważają go za jakiegoś nadczłowieka, który ma moce, ale to jest tylko zwykły człowiek, taki jak ja, twoja mama, twój tata, nawet twój sąsiad. Więc musimy, nie można hejtować kogoś za jego wygląd, to jest trochę niekulturalne. Przy okazji możecie wbić na mój drugi kanał, Uraje Plus. Wracając do tematu, Dream nic wam nie zrobi. Większość osób, które go oglądały, myślały, że Dream jest jakimś nad człowiekiem. To jest tak samo jak u nas w Polsce, nie wiem, Tobiasz czy Xfezy. Znam osoby, które uważają, że Xfezy jest jakimś nad człowiekiem, że on potrafi wszystko, że on ma moce. A, znam takie osoby, owszem, ale jak da się z nim porozmawiać, to wydaje się być naprawdę normalnym człowiekiem. Samo inni youtuberzy z Polski czy z zagranicy, na przykład taki MrBeast, który jest zwykłym człowiekiem. Zwykłym. Osiągnął coś, bo miał zamiar, miał pasję. Dream tak samo. Dream się pokazał w kamerach tylko dlatego, bo widzowie go chcieli. Tak, jego twarz była sekretem. Taka jak była do 9 czerwca. 9 czerwca nastał moment, w którym Dream pokazał twarz. Z jednej strony to był dobry ruch, z drugiej nie najlepszy, bo dużo ludzi go za to krytykuje, ale dużo ludzi też go za to wspiera. To był taki ruch, taki 50-50. Tak samo jakbym ja teraz pokazał twarz, to bym miał hejterów, jak i docelową grupę odbiorców, która by popierała ten ruch i by się z tego cieszyła. Dream pokazała tę twarz dla was, bo on sam by se doskonale radził na YouTubie bez tej twarzy. Nie wiem, co on według was jest brzydki. Napiszcie w komentarzu. Możecie sobie chwilę popatrzeć, jak gram, a ja się trochę bardziej rozpowiem. Dream jest youtuberem, który pochodzi z okolic Stanów Zjednoczonych, Kanady. Nie wiem nigdy, gdzie on mieszka, mniej więcej. Wiem to tylko z informacji, które są w Google, jak i na YouTubie. Bo Dream prowadzi głównie YouTube'a. Nagrywa sporadycznie, ale jak już coś wrzuci, to dużo ludzi jest tym zafascynowana. Według mnie to jest fajny zabieg, że ludzie czekają na jego film, ale z tym, który premierę miał 9 czerwca, to na to ludzie czekali bardzo mocno, jak już mówiłem, ale byli zaskoczeni, że Dream wygląda jak normalny człowiek. Tak samo jak jego przyjaciel George Notfaun pokazał kiedyś twarz, ale go już nie hajtowali. Jest troszeczkę jak na YouTubie, będzie viralem w internecie, albo będzie podziemnym filmikiem, który nawet się nie wybije na 100 wyświetleń, załóżmy. Jest to trochę przykre, ale tak działa prawo dżungli. Niektórym się udaje, niektórym nie. Jeszcze dwa ogłoszenia z mojej strony. Nie hejtujcie Dreama, proszę. Bo jak czytałem sobie komentarze spod filmów, na przykład takie, to ludzie go hejtują za to, że, nie wiem, jest brzydki, spodziewali się czegoś innego. Niektórzy ludzie nawet mogą hejtować po kolorze włosów, kolorze oczu, ale to nie masz na to wpływu. Niektórzy ludzie są piękni, niektórzy są brzydcy. Ja sam nie wiem, w jakiej jestem grupie. Chyba w tej drugiej, ale się tym nie przejmuję. I dalej nagrywam. Wolfik, czyli poprzedni władca tego kanału, się poddał, bo dramy go wyniszczyły. To ludzie pisali mu, tak samo jak o Dreamie, że jest tragicznym youtuberem, że to, że tamto, że chamto, że wamto. Natomiast ja przyjąłem ten kanał, bo z Wolfikiem się znałem już. Poznaliśmy się przez internet jakiś miesiąc temu, może dwa. Rozmawiałem z nim kilka razy, że chciałbym przejąć jego kanał, jeżeli on nie będzie nagrywał. I się zgodził. Tak samo jak Dream. Dream nie chce skończyć nagrywać. Taka jest różnica między nimi. Dream się nie poddaje, ale powiedzcie widzowie, czy chcielibyście, żeby ktoś was obrażał za wasz wygląd? Według mnie trochę słabe. Trochę tak, jakby ktoś was obrażał, nie wiem, za dyslekcję, czy za wadę wymowy. Sam mam lekką wadę wymowy, bo mówię szybko strasznie, ale w tym odcinku staram się wam to przeobrazić w wolną mowę. Z mojej strony możecie wyczekiwać filmów, a ze strony Dreama nie liczcie, że jakiś materiał się pojawi szybko. Niektórzy spełniają pasję. Na przykład ja. YouTube to moje hobby od roku, bo pierwszy kanał straciłem. Drugi to jest Kuraj Plus, na który was serdecznie zapraszam. Trzeci to jest ten. Ten ma największe zasięgi. Wolfik, dziękuję ci za niego. Dajcie suba i łapkę w górę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Ja byłem
Hurray, nara.